Słuchajcie, dzisiaj chciałbym dalej mówić o Kościele, ale zacznę od pewnej rzeczy, którą wczoraj mówiłem. Wiecie, wczoraj była konferencja w Krotoszynie i wiadomo, miałem mało czasu, więc nie zdążyłem. Powiedziałem może połowę tego, co chciałem powiedzieć. Mało czasu to jest godzina. Więc stwierdziłem, że może wam powiem coś, co chciałem tam jeszcze powiedzieć, a nie zdążyłem, jako wstęp. Temat miałem w ogóle, dlaczego Pan Bóg nie działa. Bo nieraz jest tak, że ludzie mówią, jak zdobyć dary ducha, jak coś tam pozyskać od Pana Boga, a nieraz trzeba odwrócić to i się spytać, no to dlaczego Bóg nie działa? Co się stało, że ten Pan Bóg nie działa? I tam wymieniałem na przykład to, co tu też mówiłem o tej religijności w świątyni Dagona, że oni spotkali się z mocą Bożą i tak naprawdę na końcu skrzynię przymierza, czyli Bożą obecność, powiedzieć, żeby sobie poszła od nich. Oni nie chcieli nic zmienić, oni tylko przez ten próg przestali chodzić. To była cała zmiana. Wiecie, dla mnie to jest tak dramatyczne zrozumienie charakteru i natury człowieka, tej negatywnej, że mnie to naprawdę poraża. Że spotkać się z żywym Bogiem i całe zmiany to nie przechodzą przez próg w świątyni. To jest jedyna zmiana w życiu. To tak, abyście sypali dwie łyżeczki cukru, a zaczynacie sypać jedną na przykład. To jest cała zmiana w życiu. Bez sensu, to po prostu na nic nie wpływa. To jest tylko jakaś tam następna religijna ceremonia. Ale nieraz tak jest, że ludzie naprawdę żyją religijnie. I podam wam przykład takiego religijnego zachowania. Jeżeli myślisz, że jak zwielokrotnisz modlitwy, to coś od Boga dostaniesz, to znaczy, że masz złe motywacje. My mamy się dużo modlić, wręcz bez przestanku. Natomiast motywacją jest spotkanie z Bogiem, a nie za zasługi czegoś otrzymanie. Biblia właściwie mówi odwrotnie, że jeżeli ktoś bardzo dużo się modli, z takim nastawieniem, że dużo, dużo, dużo się modli, to jest jak poganie, którzy myślą, że dla wielomówności zostaną wysłuchani. Więc Biblia mówi w ten sposób. To znaczy nie znajdziemy fragmentów, które mówią Bóg patrzy na długość modlitwy. Bóg patrzy na elokwencję mówcy. Ale znajdziemy, że Bóg patrzy na serce. I znajdziemy fragmenty, w których Bóg nieraz, nie zawsze, bo Bóg chce, żebyśmy się modlili, żebyśmy Go wielbili, ale nieraz w trudnych sytuacjach On nawet westchnienie Mu wystarczy. Nieraz jest początek modlitwy, a Bóg już wysłuchuje, a nieraz zanim się pomodlimy, już wysłuchuje. Takie są fragmenty w Piśmie Świętym. Więc Bóg chce, żebyśmy się modlili, ale kiedy modlimy się do Boga, trzeba badać serce, żeby nie było żadnej obłudy, żeby nie było takiej pustej religijności, żeby nie było czytania Pisma Świętego na siłę. Ja wam powiem tak, każdy z nas jada chleb i jada słodycze, na przykład jakieś ciasto, czy torta, czy coś w tym stylu, tak? Czy są to osoby, co nic słodkiego nie jedzą? No raczej większość jada. I powiedzcie mi, czy ciągle można coś słodkiego jeść? No człowiek w końcu zwymiotuje, jeżeli przesadzi. I codziennie co jemy? Chleb. Wiecie, że nawet chleb, nieraz, ja nieraz mam takie dni, wiecie, przyniosę chleb z piekarni, on mi tak pachnie, że mi ślinka po prostu cieknie. I masłem posmarował i bym zjadł ten chleb. A nieraz tak patrzę, no chleb. Biorę ten chleb i jem, bo trzeba coś zjeść, żeby mieć siły do życia. Więc będzie, jeżeli Słowo Boże jest pokarmem, to my często będziemy mieli takie chwile, że to Słowo jest jak tort dla nas. Nieraz będzie tak jak z piekarni, że tak nam pachnie to piękne Słowo, takie wspaniałe, smaczne. A nieraz po prostu trzeba zjeść i tyle. Więc ja wiem, że będziemy nieraz czytali i nie będzie takich porywów serca, że czytamy Słowo i nagle czujemy się jak w niebie, jakbyśmy byli na wykładzie Ducha Świętego. Ale nieraz będzie tak, że po prostu i tak trzeba przeczytać. Dlaczego? Bo jeżeli nie przeczytam Słowa Bożego, to znam siebie, poczytam dużo wiadomości. A te wiadomości, zauważycie, że są tak naprawdę negatywne. Nie ma dobrych wiadomości. No nieraz mają wiadomość, że pieska wyciągnęli z rury w Ameryce. Ja byłem w szoku. Katastrofa, wypadek, coś tam jeszcze i dobra wiadomość, że piesek gdzieś tam utknął w rurze w Ameryce czy w Meksyku i go wyciągnęli. Fajna wiadomość. Słuchajcie, to jest tak, aby ci ludzie po prostu byli bez serca. Epatują negatywnymi rzeczami, a na końcu, no fajnie, że ten piesek jest uratowany, ale powiem szczerze, że nie jest to jakaś superowska wiadomość. Amen.
Nie ma wiadomości o przebudzeniu w Brazylii, nie ma wiadomości o jakichś naprawdę dobrych fundacjach i tak dalej. Takich wiadomości po prostu nie ma, to się omija. Bo człowiek jest zainteresowany, jakby łatwiej łapie złe rzeczy niż dobre. Więc w dziennikarstwie, w tej publicystyce, w wiadomościach jest to wykorzystywane, żeby epatować tym, co ludzie chcą słuchać. A my musimy się nauczyć, że dobre wiadomości mamy od Boga. I jak się nauczymy mieć z Nim społeczność, będziemy dbali o tą społeczność, to naprawdę będzie Bóg pewne rzeczy w nas ugruntowywał. I wczoraj mi się przypomniało pewne świadectwo, które kiedyś słyszałem, o człowieku, który poszedł rano do pracy, tylko nie pamiętam, czy to było w Ameryce Południowej, czy chyba w Ameryce Południowej, i spadł z rusztowania i się zabił. I blisko gdzieś tam była społeczność, była taka kobieta, którą Bóg używał nawet w wskrzeszeniu z martwych. Więc ona przyszła, pomodliła się o niego, on był wzbudzony z martwych, on mówi, żebyś więcej mi do roboty bez modlitwy nie poszedł. I to było wszystko, co ona mu przekazała. Ona mu powiedziała, że nie można iść w życie bez modlitwy. Prosta rzecz. I to nie chodzi o jakieś, wiecie, 10 godzin modlitwy, idę do pracy, ale mamy Boga poprosić o zabezpieczenie. I ostatnio rozmawiałem z kimś o tym świadectwie też. Ja mówię, a to modlitwa wieczorna nie działa? A ja mówię, a wiesz co, a może pomodlisz się raz i o cały świat, już więcej się nie módl. Powinno działać. Mówię, a rano jesz śniadanie? A rano pijesz herbatę? To czemu rano, skoro wieczorem się nadejść? Są pewne rzeczy, które funkcjonują krócej. Ja wiem, że modlitwa może być przełożona na wiele lat, dziesiątki czy na przyszłe pokolenia. Ale ogólnie wiecie, że dobrze jest rano żonę pocałować, powiedzieć, że się ją kocha. Dobrze jest z dzieckiem się przywitać rano. A wieczorem widziałeś, to czemu rano to robisz? No bo tak się robi, takie jest życie. I fajnie jest ukochanego Boga od rana przywitać modlitwą. Po prostu się chwilę z Nim porozmawiać, poprosić, podziękować, uwielbić Go i iść w życie wtedy. Zgodźcie się ze mną, że to jest lepsze. Dlatego na przykład religijność jest zła. Nastawienie na fajerwerki, czyli podałem ten przykład tych 70 tych uczniów, którzy przyszli i tak się cieszyli, że demony są im tam podległe. Pamiętacie tych 72 uczniów? I oni tak się cieszyli. A Jezus od razu im powiedział, nie z tego się radujcie. Raczej się radujcie z tego, że są imiona w niebie zapisane. Czyli Jezus od razu ich zastał, powiedział tak, nie fajerwerki. Właściwie to on powiedział tak. Rzekł więc do nich, widziałem jak szatan niby błyskawica spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach, skorpionach i po wszelkie potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. I później się cieszył, że Bóg objawił te rzeczy ludziom prostym, a nie tym, którzy za coś się tam mają. I powiem wam, że Jezus od razu, kiedy usłyszał, zobaczył ich takich rozradowanych, że demony gdzieś wyszły, on mówi tak, nie, ja widziałem, jak szatan spadł. To jest normalne, ja wam dałem moc, żebyście deptali po wężach, skorpionach. To są rzeczy normalne. Raczej radujcie się z tego, co się stało z wami i co jest zapisane w niebie. Innymi słowy, on fajnie jest widzieć uzdrowienie, fajnie jest widzieć uwolnienie, ale słuchajcie, to nie jest przemiana serca przez to, że ja coś widzę. Natomiast spotkanie z żywym Bogiem i skupienie na rzeczach wiecznych, to zmienia moje życie. Ja znam wielu ludzi, którzy przyjeżdżają na uwolnienia, byli nawet uwalniani i po jakimś czasie oni stanęli na tej drodze uwolnienia i żyją niektórzy jak dawniej, niektórzy wracają do picia i przeżywali dobre rzeczy, więc to nie zmienia człowieka do końca. To oczywiście jest niezbędne nam, bo Bóg powiedział, że mamy uwalniać i że będziemy wypędzali demony. Natomiast to nie jest zbawiające. Myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. Zbawiające jest spotkanie z Chrystusem i życie z Chrystusem. Więc jeżeli się nastawimy na takie fajerwerki, ciągle chcemy tam jakieś widzieć znaki, cuda, to nie zadziała. I bardzo prosta rzecz, zobaczcie. Nastawienie na fajerwerki. Przychodzi Filip do Samarii i dzieją się rzeczywiście znaki, cuda. Są fajerwerki. A za chwilę Pan Bóg mówi na pustynię. I co? I on idzie dla jednej osoby na pustynię. Tam nie było już fajerwerków. Jego charakter był tak już skonstruowany, że posłuszeństwo dla Boga było ważniejsze niż cokolwiek mógłby fajnego nawet przeżyć. I my musimy mieć takie nastawienie. Jeżeli nie mamy tego nastawienia, będziemy ciągle coś od Boga chcieli, ale to jest tak zwane chciejstwo. I przykład też podałem wczoraj, bo mi się przypomniało tych pań, które siedzą w opiece społecznej i po zasiłki, jak ludzie przychodzą.
Ja oczywiście z sarkazmem to mówię, że ci wszyscy ludzie na pewno przychodzą dla tych pań, bo są takie miłe. I oni przychodzą po prostu, bo mają wolne przedpołudnie, więc idą i mówią, ja porozmawiam sobie z panią Zosią, czy Zdzisią, czy Wiesią, bo one są takie miłe. Ja lubię po prostu przychodzić do opieki społecznej i sobie z nimi rozmawiać. Nie, oni przychodzą tylko po pieniądze. Tam nie obchodzi, czy ta kobieta będzie młoda, czy stara, czy głupia, czy mądra. Liczy się kasa. A jak coś by było, jakieś zawirowania i pieniądze by się opóźniały, to są wyzwiska wręcz. Że jak oni mogą, jak oni się mogą spóźnić, przecież to są moje pieniądze i tak dalej. Jak kiedyś rozmawiałem z osobą, która pracowała w opiece, to mówiła, że różne rzeczy już słyszała od tych ludzi. Tak szczerze mówiąc, to najmniej to chyba wdzięczności słyszą. Więc nie może być tak, że my nastawiamy się tylko na coś, że od Boga chcemy i uważamy, że jest okej. To jest bardzo nie okej. I Bóg nie będzie działał, bo nazwę to tak, ja po ludzku, gdyby ktoś przychodził do mnie tylko po to, żeby coś ode mnie odebrać, to bym w końcu poczuł się bardzo wykorzystywany. Jeżeli my przychodzilibyśmy do Pana Boga, żeby zrobił cud, zresztą tak jest napisane w Biblii, że Grecy mądrości szukają, a Żydzi cudów się domagają. Oni po prostu oni się domagają. Ja chcę cuda widzieć i do widzenia. Mnie tam nic nie obchodzi. Chcesz mi powiedzieć prawdę, to proszę cuda mi tu pokazać. I przyszedł Pan Jezus i czynił cuda. I co? I nic z tym nie zrobili. Dlatego, że byli nastawieni na te rzeczy zewnętrzne, a nie spotkanie z Bogiem. I Bóg nie będzie działał na dłuższą metę, jeżeli my będziemy tylko takie chcieństwo będziemy uprawiali, będziemy ciągle czegoś oczekiwali, ale nie oczekiwali naszego poddania Bogu, tylko będziemy czekali, że to On musi nas obsłużyć, musi nas w jakiś sposób zaspokoić. I teraz właśnie przeczytam może o fatalizmie. Też mówię, też na koniec już powiedziałem o to, co mówiłem wam, świadectwo Piotra Grześka, pastora, który mówił, że miał ogród i postanowił oddać go w ręce Boże. No i mówi, to, co wyrosło, to nie podobało mu się. A jak zaczął pomagać w tym ogrodzie Panu Bogu, to było pięknie. I to jest jakby coś takiego, że nie zostawiamy rzeczy swojemu torowi. Chyba, że Bóg powie, nic już tam więcej nie rób, po prostu czekaj. To tak. Ale najczęściej jest tak, że nawet Biblia o nas mówi, że mamy być współpracownikami Bożymi. Nie, że Bóg pracuje, my siedzimy. Współpracownicy Boży. I to się już odwołuje do naszej służby w Kościele. My mamy współpracować ze sobą, bo współpracujemy w Kościele, ale tym samym też współpracujemy z Panem Bogiem, żeby wypełnić Jego nakaz misyjny, żeby głosić Ewangelię, żeby pomagać ludziom, okazywać miłość. Te wszystkie rzeczy, które są zaplanowane dla Kościoła. I jeżeli my nie będziemy tymi, którzy chcą coś robić, a tak mówimy, no jest nie najgorzej, jest mi ciepło, mieszkam w domu, mam dosyć domową pracę, o, tylko teraz jakoś to życie niech przebiega i żeby jeszcze starość była dobra i żebym nie chorował. Wybaczcie, ale to nie jest pragnienie chrześcijanina. Znaczy może być chrześcijanina, ale nie powinno być takim wybitnym, pierwszym, najważniejszym życzeniem chrześcijanina. Ja pamiętam jak chyba z Afryki Reinhard Bonnke chyba powiedział, że on woli spalić się w służbie niż zardzewieć. Coś w tym stylu. I rzeczywiście powiem wam, ja bym nie chciał nigdy mieć takiego życia, że staję się w cudzysłowie starym dziadkiem, któremu już nic się nie chce. I tak żyje, tylko spija tą kawę, herbatę i czeka, aż kiedyś umrze. Ja bym chciał do końca życia mieć siły. Moją modlitwą zawsze było, żeby być jak Kaleb. Nie wiem, czy ostatnio zwróciłem tę uwagę ponownie. On mówi tak, mam 80 lat, a mam te same siły jak w dniu wyjścia. 40 lat wcześniej i 40 lat później, on mówi, jestem w tych samych siłach. To jest cud. Ja nie mogę tak powiedzieć, że mam te same siły co 40 lat temu. Ale on mówi, mam te same siły i mówi, dajcie mi góry, ja nie chcę nizin, nie chcę łatwego terenu, chcę iść w góry. I to jest nastawienie człowieka, który jest bitewny, który zdobywa teren dla Izraela. Bo to pamiętajcie, to nie było tak, że Kaleb mówi, powiększę winnice, będę miał lepszy widok z gór, chciałbym na starość mieć ładne widoki, pójdę w góry. Nie. Każdy teren, który zdobywał Izrael, to było jakby dla wspólnego dobra, dla całości Izraela. Gdziekolwiek stanie stopa wasza, ten teren czy to miejsce dam wam. Amen. I teraz dochodzimy do tego, co wczoraj nie zdążyłem powiedzieć. Między innymi tego. Ageusza pierwszy rozdział. Księga Ageusza pierwszy rozdział.
Bo kiedy się modliłem o słowo też na tą konferencję, to właściwie od tego słowa zacząłem jakby sobie spisywać kazanie. I to, od czego zacząłem spisywać, to nie zdążyłem wczoraj powiedzieć. Ale dotarło do mnie, że my nieraz potrzebujemy rozwiązania naszych problemów. I przeczytam wam, że nieraz problemy mamy na własne życzenie z powodu egoizmu, egocentryzmu. I nawet jeżeli powiemy, że diabeł mnie męczy, to nadal to jest z naszego powodu, czy z naszej winy. I zobaczcie. Od pierwszego wersetu. Drugiego roku króla Dariusza, w szóstym miesiącu pierwszego dnia tegoż miesiąca, doszło przez proroka Ageusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy Pana. Ja mam domu tu. Przy domu Pana, czy przybytku, czy świątyni. O, tak to możemy określić. Teraz, skąd oni wiedzieli, że to nie jest czas na odbudowę? Mają proroka. Proroka się nie pytają. Ale mają opcję załączoną na stałe. To nie jest czas na budowanie świątyni. To nie jest czas na odbudowywanie przybytku. Widocznie były różne kłopoty i trzeba by było coś tam zrobić, naprawić. Jeśli chodzi o świątynię Bożą, to musimy zapamiętać, jeżeli przenosimy tą terminologię do Nowego Testamentu, świątynią Bożą są nasze ciała. Nasze ciała mają być świątynią Ducha Świętego. Ale też Kościół, skoro się składamy, Kościół składa się z wielu członków, to my mamy też jako Kościół być tą świątynią, gdzie Duch Święty się porusza, gdzie dary Ducha się objawiają, gdzie są te służby przez Boga zaplanowane. I Kościół też musi się budować. I teraz oni mówią, to nie jest czas na budowanie domu Pana. Nie będziemy odbudowali domu Pana. I my też możemy mieć taką opcję. To jest czas na dziecko, to jest czas na tapetę, to jest czas na, nie wiem, nowy samochód, to jest czas na lepszy biznes, to jest czas na wycieczkę. I naprawdę, to jest normalne życie chrześcijańskie. Ale jeżeli my w ten sposób zaczniemy myśleć i to dojdziemy do miejsca, gdzie naprawdę my żyjemy tak, jak chcemy, a Bóg powinien nam pomagać. Zaczyna się odwrotnie. Zaczyna się od myśleniu o świątyni Bożej. I najpierw oczywiście myślimy o sobie. My jako ludzie, w których mieszka Duch Święty, ludzie, przez których Bóg chce głosić swoją Ewangelię, ludzie, w których i przez których Bóg chce okazywać miłość. I my od tego mamy zacząć i od tego punktu podporządkowujemy wiele rzeczy w życiu. I teraz tak, ktoś mówi, muszę wytapetować. Tak, wytapetuj, bo musisz mieć ładnie. Ale jeżeli na horyzoncie byłaby ewangelizacja, to przełóż tapetowanie na poewangelizację i nigdy mi nie mów, że nie możesz przyjść na ewangelizację, bo tapetujesz. Myślę, rozumiecie, o co mi chodzi. Powiedzcie mi, jeżeli mieszkamy w mieszkaniu 3 lata czy 5 lat, i tapety rzeczywiście, czy tam farba nam wyblakła, czy się zabrudziła. I nagle ja teraz muszę pomalować, bo po prostu szlak mnie trafia, jak patrzę na te ściany. To czy to jest prawda w ogóle? I nieraz rzeczy ważniejsze zaniedbamy, bo po drodze coś tam sobie wymyślimy. Naprawdę nie mówię tutaj w tym miejscu, że my mamy nie remontować, nie robić, nie sprzątać, bo ja pamiętam taką w młodości, była taka opcja, że Pan Jezus przychodzi. Nie warto się uczyć, bo Pan Jezus przychodzi. Nic nie warto robić, bo Pan Jezus przychodzi, ludzie giną. I ja to kiedyś porównałem z takimi katolikami, na przykład z Odnowy w Duchu. Oni dbali o to, żeby się wykształcić. I po wielu latach ci, co mówili, Pan przychodzi, Pan nie przyszedł, oni mają kiepską pracę często, a tamci mają dobrą pracę. Bo umieli pogodzić to, że nadal chcą służyć Bogu, ale przy okazji robią rzeczy ważne, bez takiego właśnie przeduchawiania czy fanatyzmu, że Pan przychodzi, to już nie warto pracować. No właśnie dlatego, że Pan powiedział, że będzie potop, to Noe przez ponad 100 lat budował arkę. Właśnie dlatego, że skoro przychodzi, to trzeba się przygotować, a nie odwrotnie. Skoro Pan przychodzi, to ja po prostu wszystko rzucam i teraz będę tylko chodził i coś opowiadał, bo ludzie wezmą mnie za wariata i fanatyka. Po drugie, nie będę w stanie nawet finansowo komukolwiek pomóc, bo będę człowiekiem, który się nie zdążył wykształcić, nie ma dobrej pracy, chodzi i fanatyzuje, że tak powiem. Łapiecie to, co mówię, o co mi chodzi w tym, tak? Okej, okay. Bo mówię, ja naprawdę nie jestem przeciwny niczemu, co możemy
zdobyć na tym świecie, bo Biblia mówi, że nie żyjemy w zakazach nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Ale wszystko mamy badać i co, to, co dobre, z tego się trzymać. A myślę, że nie ma większej ceny, jaką nieraz trzeba zapłacić, niż za głoszenie Ewangelii. Bo cena głoszenia Ewangelii polega nie na tym, że jest nam komfortowo i wygodnie i przy okazji się ludzie nawracają, tylko nieraz tą cenę, którą czytamy nawet w Biblii, na kartach Biblii albo historiusze i misjonarze, życiem płacili ludzie za to. Tam nie było wygodnego głoszenia Ewangelii. Tam było niebezpieczeństwo, tam było to, co apostoł Paweł mówił, zbójcy, rozbitkowie, przeróżne rzeczy się działy z nim. I on mówi, wszystko zrobię dla Ewangelii. I dlatego ja chciałbym, żeby Duch Święty rozpalał w nas tak nasze serca, że my w naturalny sposób bardziej pragniemy Boga i Jego spraw niż tych rzeczy przyziemnych. A o Izraelu zawsze było tak napisane, że Jeszurun utył i wierzga, coś w tym stylu jest napisane. Czyli zawsze, gdy się działo dobrze, to później nagle przychodziły różne klęski i kataklizmy. Dlaczego? Bo zapominali po prostu o Bogu. Amen? I zobaczcie. Wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Otóż teraz mówi Pan zastępów. To jest konsekwencja ich zaniedbania świątyni. Otóż teraz tak mówi Pan, zważcie jak wam się powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje jak dla dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów. Zważcie jak wam się powodzi. I Bóg się odwołuje właśnie do życia codziennego. I mówi... Sparafrazuję, co, nie powodzi wam się? A dziwicie się, że wam się nie powodzi? Zaniedbaliście świątynię, dbaliście tylko o siebie. Czyli egoizm, egocentryzm, dbanie o siebie. I dlatego Bóg mówi, nie, jakby nie działam, nie macie mojego błogosławieństwa, nie widzicie tego błogosławieństwa. Wszystko jest rozkradane, dlatego że priorytety w waszym życiu są źle poukładane. I my jako Kościół też możemy mieć... Kościół nie rozumie jako całość, tylko Kościół się składa z jednostek. Jeżeli większość jednostek żyje po swojemu, no to Kościół ogólnie żyje po swojemu. Jeżeli większość z nas naprawdę kocha Boga, to ktoś z zewnątrz, obserwując nasz Kościół, powie, ten Kościół kocha Boga. Nasza miłość jest składową, nasze oddanie Bogu jest składową. Słuchajcie, jedna osoba, która gdzieś tam coś by próbowała zrobić, ona nic nie zrobi. Zapomnijmy o tym. Amen? No wystarczy, że na przykład nie bylibyśmy hojni. Jak nie będziemy hojni, to co? Jedna osoba, no chyba, że jakiś milioner, ale normalnie pracujący, on nie jest w stanie utrzymać tego budynku. Nie jest w stanie opłat zrobić, jedna osoba. Dlatego to też jest nasza wspólna odpowiedzialność, czy wspólna nasza troska. I tu Bóg mówi, zważcie, jak wam się powodzi. I co Bóg później mówi? Wybaczam wam i będę was błogosławił, tak? No właśnie nie. Mówi tak. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo. Jak myślicie, drzewo w jaki sposób? No myślę, że cieśle to wiedzą, o jakie drzewo chodzi. Ale jeżeli my patrzymy w sposób symboliczny, to jakie drzewo trzeba sprowadzić do swojego życia? Drzewo życia i drzewo krzyża. My musimy wiedzieć, że Chrystus jest naszym życiem. I wtedy ten dom, każdy z nas jest dobrze zbudowany. Wtedy jest renowacja, wtedy jest naprawa, wtedy jest obecność Ducha Świętego, wtedy coś się dzieje. I budujcie dom, a upodobam go sobie, ukaże się w nim w chwale. Kiedy Bóg w chwale się ukaże w naszym życiu i w naszym kościele? Jak będziemy budowali dom, jak pójdziemy w góry, jak zaczniemy dbać o Boże sprawy. I powiem tak, niektórzy ludzie mają kłopoty w życiu, bo nie dbają o swój stan duchowy, ale też nie dbają o Kościół. Poważnie wam mówię. O zbór, o ten lokalny zbór niektórzy nie dbają i mają kłopoty, bo egoizm i egocentryzm nie może być błogosławiony przez Boga. I nawet jeżeli oni w osobistym swoim życiu zdobywają jakieś majątności, coś im tam się powodzi, to na przykład nie mają radości w sercu. Lenistwo może jest zaspokojone, wygoda może jest zaspokojona, nie wiem, estetyka, że mam ściany, jakie mi się podają, może jest zaspokojona. I naprawdę nieraz jest tak, że ja to w kontekście mówię tych też osób, które przyjeżdżały na uwolnienia, bo to im chciałem powiedzieć, ale nie zdążyłem wczoraj, że wielu z nich ma też kłopoty, bo
są oderwani, odklejeni od swoich zborów. Wiecie, ilu ludzi, co przyjeżdża, oni mówią, że mają kłopoty, bo pastor im się nie podoba, liderzy się nie podobają, bo się pokłócili z kimś tam, nie są nigdzie, albo w jakieś tam w dwójkę, we troje się spotykają. To jest bez sensu dla mnie. A gdzie przebaczenie? Gdzie jedność? Gdzie współpraca? To, co, o czym mówimy od dłuższego czasu. Gdzie jest to, co jedni drugi mają zrobić? A później mówią, nie mam powodzenia, nie udaje mi się, nic nie potrafię zrobić. Bo tak z drugiej strony, słuchajcie, jeżeli ja się obrażę na Kościół, wyobraź sobie, że się obrażam na zbór w Ostrowie, obrażam się na zbór w Krotoszynie i żyję z moją marzoną w domu. Jak się obraziłem na Kościół, to myślę, że kazania też przestanę słuchać. To znaczy, na początku będę niby słuchał, bo po prostu jestem tylko obrażony na zbór w Ostrowie i zbór w Krotoszynie, jeszcze posłucham, a później mówię tak, wszystko bez sensu, wszystko nie tak działa, jak powinno, nic mi się nie podoba. Na końcu zostanę sam, jak palec, a jak będę miał problem, to nawet nie będę miał skąd zaczerpnąć wiedzy i pomocy, jak ja sobie teraz mam poradzić w życiu, bo jestem sam, odosobniony. Tak było z Izraelitami, kiedy szli przez pustynię, to tych, którzy byli opieszali gdzieś tam z tyłu, to tych właśnie napadali wrogowie i ich zabijali. My mamy dbać o Kościół, o zbór. Słuchajcie, dbanie o zbór to jest dbanie o brata i o siostrę. To jest to, że kiedy przychodzi kryzys, to ja się o nich modlę, ja staram się jakoś pomóc. To jest to, że ja cierpliwie znoszę jedni drugich. To jest to, że jesteśmy uprzejmi jedni dla drugich. To jest to, że pozdrawiamy jedni drugich. Że naprawdę się znamy i ja naprawdę kogoś pozdrawiam, bo ja tęsknię za nim. Dla mnie jednym z większych świadectw zawsze było to, że gdy ludzie od nas z kościoła przez lata wyjeżdżali gdzieś i mówili, wreszcie wróciłem do mojego kościółka. To jest niby jedno zdanie, ale dla mnie to świadczyło o tym, że ci ludzie kochają ten zbór, kochają ludzi w zborze. Wiecie, my nie jesteśmy idealni, a jednak można nas kochać. Amen. I teraz zobaczcie, jakie nastawienie też mieli ci ludzie, którzy nie przykładali ręki do budowania przybytku, domu. Liczyliście na wiele, lecz to jest mało. I nieraz tak jest. Powiedzcie mi, czy nieraz w życiu nie liczyliśmy na wiele? Nie było nieraz tak, że my naprawdę oczekiwaliśmy wspaniałych rzeczy. To powiedzenie, które mi się przypomniało teraz, chciałoby się wielkich rzeczy, a tu pospolitość skrzeczy. I my ciągle byśmy coś chcieli. My chcielibyśmy, wiecie, przychodzić na nabożeństwo i taka atmosfera Ducha Świętego. Kiedyś tak myślałem, fajnie by było. Tak kapłani do świątyni mogli wejść. Znaczy może ta opcja nie. Tacy, że są w świątyni, tam się przewracają. Bo wiecie, jak nie można wejść, to byśmy stali na zewnątrz. Ale była ta druga opcja, że przychodzą i przyszła taka chwała, że na nogach nie mogli ustać. No to ja bym tak chciał. Wiecie, przychodzimy, nie wiem, Marzenka zaczyna grać, a nagle się okazuje, że my wszyscy na nogach nie możemy ustać, bo taka Boża obecność, taka wspaniała, cudowna Boża obecność. No chciałoby się takiego czegoś, prawda? No ale teraz wyobraźcie sobie, że na przykład każdy z nas tam bokami robi. Takie te przysłowami bokami. I przychodzimy. I Bóg nie objawia się w chwale tam, gdzie ludzie Go nie czczą, nie chwalą, nie czekają na Niego. Wiecie, że kiedy Bóg się objawia tam, gdzie ludzie nie czekają na Niego, to często kryzysy mogą się pojawić. Niekoniecznie jest tak, że cudowne rzeczy się dzieją. Bóg w swojej łasce oczywiście może przyjść tak jak w dzień Pięćdziesiątnicy i dotknąć wielu ludzi, ale oni byli dotykani też przez Ewangelię. To nie było tylko tak, że stał gdzieś tam jakiś Józek na rowie i nagle go Duch Święty dotknął. To nie o to chodziło. Oni mieli swoje poselstwo o zesłaniu Ducha Świętego, o śmierci Jezusa, o Jego zmartwychwstanie. I to działało i ludzie się tysiącami nawracali. Ja bym tak chciał. Więc ja mogę liczyć na wiele, ale co z tego mamy? I teraz jest dla mnie oczywiste, że jeżeli my sami w sercach się nie przygotowujemy, to gdyby jakie słowo na przykład byście posłali do ludzi, którzy nie dbają o społeczność z Bogiem? O chwale, o wielkości, o cudowności czy o pamiętaniu? I później tak jest, wiecie, że przyjeżdża ktoś do zboru, zwłaszcza gości, jak przyjeżdżam, to oni często mówią bez żadnych takiej zahamowań, bo są, no po prostu mówią to, co mają w sercu. I przyjeżdża, ja tak wielokrotnie miałem, ja słuchajcie, nieraz jechałem do jakiegoś zboru, ja ich na początku przepraszałem, że ja ich nie chcę obrazić, ale że będę mówił o trudnych rzeczach. Bo nieraz by było tak, że ktoś coś powie o pokucie, o poddaniu Bogu i oni mówią, przyjechał i się mądruje. I pamiętam, kiedyś byłem w pewnym zborze, powiedziałem w sobotę, tam miałem kilka wykładów, zrobiłem wykłady. Rano wyszedł pastor
I mówi tak, słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć, żeby nikt nie mówił, że ja Darkowi nagadałem. Wszystko, co wczoraj powiedział, to Duch Święty musiał mu pokazać, bo ja ani słowo mu nie powiedziałem o naszych zborowych problemach, o naszych tarciach, bo się okazało, że były tarcia, że tam kłótnie były, różne rzeczy. I on mówi, naprawdę mówię to, żeby się usprawiedliwić, żebyście nie powiedzieli, że jestem kapusiem, który nakapował gościowi, żeby on teraz przedstawiał zborowi różne takie informacje. Widocznie takie rzeczy poruszałem wtedy, ja nawet nie pamiętam, co mówiłem, ale takie rzeczy poruszałem, które dokładnie dotykały problemów tego zboru. I nie było mowy o chwale, to znaczy może być mowa o chwale wtedy, że no, a jak poddamy się Bogu, to kiedyś będzie ta chwała, że ona stąpi. Ale jeżeli my pewnych rzeczy nie dokonamy, nie wypełnimy, tego nie będzie. Liczyliście na wiele, lecz o to jest mało. I to jest ciekawe. A gdy przynieśliście to do domu, zdmuchnąłem to. Okazuje się, że to nie diabeł tutaj zdmuchnął im to, tylko Bóg im jeszcze zdmuchnął to, żeby tego nie mieli, żeby po prostu ich bolało, albo żeby było im niewygodnie, albo żeby musieli przemyśleć swoje życie. I to właśnie też chciałem wczoraj ludziom przedstawić, że niektórzy mają problemy, bo niedbanie o siebie jako świątynię Bożą i niedbanie o swój zbór dla Boga jest złym stanem duchowym czy złym sposobem życia. I tak sobie pomyślałem, a niech będzie tak jak w Dziejach Apostolskich, oni nawet codziennie się spotykali. Ich stylem życia był Kościół. Niektórzy lubią na przykład kina, kiedyś były takie kina nocne i lubili oglądać te filmy. Taki mieli styl, że wieczorem na odpoczynek sobie kino nocne włączali. Inni pytanie na śniadanie, czy coś takiego sobie włączą, bo lubią rano posłuchać. No jak najbardziej. Ale to jest, po pewnym czasie to jest taki styl życia. A może stylem życia zrobić to, że jak jest modlitewny, to ja zawsze idę na modlitewny. A dlaczego mnie miałbym iść? To jest mój kościół, to jest mój zbór, ja chcę się modlić do mojego Boga i to jest mój styl życia. Że na przykład w piątki ja sobie idę na modlitewne. A w niedzielę to mnie nie idzie odciągnąć od nabożeństwa. Wiecie, że niektórzy potrafią powiedzieć, ja nie byłem na nabożeństwie, bo cały tydzień pracowałem, byłem zmęczony? Ja wiem, że tak się może zdarzyć i ja wiem, że ktoś może być wykończony. Ale powiem wam tak, dla mnie to nie jest wymówka żadna. Czyli życie i siły wkładam w pracę, ale już w Boga i w wspólne uwielbienie nie włożę. Bo jestem po prostu zmęczony. To jak ja chcę żyć z tym Bogiem? Skoro mam czas na pracę, ale nie mam już czasu dla mojego Boga. A wiecie, że Pismo Święte mówi wprost, nie opuszczajcie wspólnych zebrań, więc nam jest nakazane wspólne zgromadzanie się. Nie dlatego, że Bóg nas przymusza, ale dlatego, że Bóg wie, że jak my zaczniemy jak przez sito przesiewać sobie dni, kiedy odwiedzamy wspólne nasze zgromadzenia, to później będą kłopoty, bo my osłabniemy duchowo i diabeł nas będzie okradał i będziemy mieli wiele przeróżnych problemów. To jest dla naszego zabezpieczenia. Dlaczego to zmuchnął Pan Bóg? Dlaczego, mówi Pan Zastępów, z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na moszcz i oliwę i na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi, bydło i na wszelką pracę rąk. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, sprowadziłem kłopoty. I teraz właśnie o tym chcę jakby powiedzieć, że niektóre nasze kłopoty są z powodu tego, że zaniedbaliśmy siebie jako świątynię Bożą, że Bóg jest najważniejszy dla nas w życiu i zaniedbaliśmy też lokalny zbór, bo ten zbór ma żyć dla Boga i my z tego zboru też korzystamy. Każdy z nas jeden drugiego buduje. Ja pamiętam, jak moja żona kiedyś mówi, ja sobie nie wyobrażam, żebym nie poszła do zboru, ja sobie nie wyobrażam, żebym na grupę domową nie poszła, ja sobie nie wyobrażam. Ja pamiętam, jak wielokrotnie, kiedy Marzena jeszcze pracowała, to ja jechałem o 6, kończyłam jakieś rady pedagogiczne, coś tam jeszcze, to ja jechałem o 6 czy na wpół 7, mówiliśmy na grupę, że się spóźnimy i mówię, Marzena, to może ja sam pojadę, jak jesteś zmęczona. Mówi, jestem zmęczona, ale ja chcę jechać, ja chcę ludzi zobaczyć. Po prostu ona tęskniła za ludźmi z grupy. Wiadomo, że za całym kościołem, w sensie takim dosłownym, no wszyscy tak dobrze się nie znamy, ale w tych grupach mniejszych, jak się spotykamy, naprawdę możemy się znać i szanować i kochać. I to jest życie Kościoła. Amen? Dlatego warto po prostu w to zainwestować w taki sposób. Myślę, że oczywiście nie zdążę powiedzieć
tego, co chciałem powiedzieć, bo chciałem dzisiaj zakończyć o budowaniu kościoła. Myślę, że to jest o budowaniu kościoła, co powiedziałem cały czas. Chociaż jedną rzecz jeszcze poruszę z tego, co mam zapisane. Znoście jedni drugich. Pamiętacie to? Ulegli jedni drugim. Może o tej uległości jedni drugim. Bardzo dużo ludzi uważa, że tylko werset o tym, że żony mają być uległe mężom, jest aktualny. Wiecie, tak nie jest. Bo jest inny werset, który mówi, ulegając jedni drugim w bojaźni Bożej. Który jest nadrzędny z tych wersetów? Ja myślę, że ulegając jedni drugim w bojaźni Bożej, to ten drugi werset zawiera się w tym. Bo odwrotnie się nie zawrze. Rozumiecie, co mi chodzi? Ten mówi o wszystkich, że mają ulegać jedni drugim w bojaźni Bożej, a ten drugi mówi o uległości żony względem mężów. Zresztą, wiecie, jak się przyjrzymy tym wersetom dotyczącym właśnie uległości żon względem mężów, tam jest też napisane, że mężowie mają kochać swoje żony, jak Chrystus umiłował Kościół i za niego umarł. Powiedzcie, czy naprawdę trudno się kocha kogoś, co daje życie za nas? To trzeba by być taką złośliwą jędzą wtedy, żeby nie szanować takiego męża. Ale jest odwrotnie. Mężowie nieraz mogą być niemili, nieuprzejmi, ale domagają się uległości i cytują komuś werset. To jest tam, przyszedł i komuś tak, nie wiem, kijem albo czymś tak, a bądź mi uległa, a co powiedziała Biblia, a co ty będziesz tu nad Boga się stawiała. Biblia mówi wyraźnie, masz być uległa. Ona mówi, ale ty jesteś nieuprzejmy, ty mnie nie kochasz. Ty mi tu oczu nie mydli kochaniem, najpierw bądź uległa, to ja cię będę kochał. Zawsze można w ten sposób tak sobie pożonglować trochę i przedstawiać to nie w ten sposób, jaki powinniśmy. Żony mamy miłować, żony, myślę, że wtedy naprawdę nie będą miały problemu z uległością. Czy będą miały dziewczyny, jak to jest? Ja myślę, że nie. Jak rozmawiam nieraz z dziewczynami, z kobietami, to one mówią, że kiedy mąż jest dobry dla nich, one czują się bezpiecznie. I jest mało takich nawet rozmów zapalnych. Jest mało rozbieżności stanowisk, bo przecież ta żona się czuje dobrze przy tym mężu. On zadba. Ale teraz na przykład wyobraź sobie, jak jesteś mężem, który... No nie, aż tak jest, że ktoś tam gniazdka nie wkręci, nie wyczyści w zlewie czegoś tam. Ja znam takie rodziny, że to żona wszystko sprząta, bo mąż ma odruch wymiotny. No to wiecie, tak nie bardzo wtedy widzę to, że czyli ta kobieta ma urodzić dziecko, później je wychowywać, bo ma więcej miłości, ma piersi, więc może nakarmić, jeszcze może posprzątać, jeszcze może zlew wyczyścić i tam parę innych rzeczy. A mąż po prostu jest. Jest. No przecież jest, no musi ktoś być głową, więc on jest. To tak nie działa. Musi być jakby, ja przynajmniej z moją żoną robię tak, że mamy pewien podział ról. I naprawdę nieraz Marzena mówi, o Darek to, a mówię, ostatnio tak rozmawiałem, mówię, Marzena, w życiu jeszcze nie posprzątałaś samochodu. W życiu. Jeździsz samochodem, nie pamiętam przez kilkadziesiąt lat, ani razu nawet wycieraczki nie wytrząsnęłaś. Wszystko robię ja, więc w tej dziedzinie to teraz ty to zrób. No mówię, tak. Masz rację. Nieraz wystarczy podzielić to i naprawdę nie ma wtedy problemów. Jest zgoda i tak dalej. Więc my musimy ulegać jedni drugim. I teraz ta uległość. Może kilka pytań. W jaki sposób patrzę na przywódców zborów? Czy zborowych? Chodzi o uległość. Wiecie, łatwo nam jako liderom się poddać, czy trudno? No, zależy od sytuacji. Jak coś jest napięte, no to wcale nie jest aż tak łatwo. Ale my to robimy ze względu na jedność, ze względu na to, że inaczej, jak jest niezgoda, ciągłe różnice zdań, nigdy się nic nie zbuduje. No wyobraź sobie, dwóch inżynierów budują na jednej budowie wieżowiec i każdy ma inne zdanie. Co z tego wyjdzie? I ten goni, mówi cegły do góry, a drugi mówi żadne cegły, szalunek. Ten mówi woda do góry, żadna woda, cement. Nic się nie zbuduje, każdy ma inne zdanie. A jeszcze jak sobie pomyślą, że inne wzmocnienia, inaczej okna się osadzą, to tam nic z tego nie wyjdzie.
Dlatego Biblia mówi o tym, że oczywiście jedność musi być wśród liderów, ale też jedność musi być w Kościele. I polega ona na tym, że po prostu każdy z nas wie, do czego Bóg go powołał i do tego dążymy, żeby rozpoznać dary, rozpoznać powołanie, rozpoznać pragnienia, które są od Boga i żeby ludzi wzmacniać, wyposażać, pomagać im, żeby dokładnie w to wchodzili, bo wtedy oni są spełnieni w Bogu, a my jako Kościół korzystamy z ich służby. Amen? Zobaczcie, taka prosta rzecz. Zastanawialiśmy się najpierw nad Kościołem ulicznym. Później Konrad mówi, a może Teen Challenge by się zrobili, mówi, bo jakoś tak prawnie, żeby funkcjonować. Jak pomyślałem o Teen Challenge, mówię, Konrad, rewelacyjny pomysł i mówię, ja na to nie wpadłem, a przecież Zbyszka znamy tyle lat i to jest bardzo dobra misja. I co, korzystamy teraz wszyscy z Teen Challenge, czyli tu mieszkańcy Ostrowa? Jeden pomysł, który my jako też liderzy chcieliśmy, żeby to zadziałało, żeby w ten sposób iść, bo i tak chcieliśmy ludziom pomagać. I się okazuje, że Bóg to błogosławi. I w każdej innej dziedzinie, czy w ewangelizacji, czy w kościele ulicznym, czy pomaganiu ludziom, czy może jakaś świetlica środowiskowa i będą osoby chętne pomagać. Wszystko, co rozpoznamy, że to jest od Boga i Bóg nas w tym kierunku prowadzi, to będziemy chcieli jako liderzy też to błogosławić i wzmacniać, żeby to działało. I wszyscy na tym zawsze skorzystamy. Nie każdy koło swojego domu, ale też jakieś wspólne działanie, wspólna praca. Przypomniało mi się teraz, jak pojechałem w 2000 roku do Szwajcarii, to były wykłady o kościele domowym. Wtedy to była taka nowość. Kościół domowy, czyli mają wspólne spotkania komórkowe, przepraszam, nie domowe, tylko komórkowe, tak to było nazwane, cell church. I przyjechaliśmy tam. W niedzielę mieli wspólne spotkanie, tam było z 2 albo 3 tysiące osób w tym kościele, a w tygodniu spotykali się w grupach domowych. Garten party robili, bo to niemieckojęzyczna była. Jeszcze pytali mnie, czy piwo pijemy. Ja mówię, no u nas nie, bo raczej u nas dużo alkoholizmu, więc stronimy od tego. Mówię, a u nas nie, u nas normalnie piwo na ogrodzie, sąsiadów się sprasza, mówi, o, pogadamy, pomodlimy się. Mówicie, ludzie nawracają. Więc mieli taki styl życia. Ale wiecie, kto nas przywitał wtedy, jak przyjechaliśmy? Sami emeryci. Słuchajcie, kościół emerytów. Młodzi byli w pracy w tym czasie, a my w tygodniu przyjechaliśmy, więc emeryci, którzy już nie musieli chodzić do pracy, wszyscy przyszli, zupę nam nalewali, mówili, co się dzieje, jak wszystko działa i bardzo mi się podoba. A to nie był kościół emerycki. Po prostu w tym czasie, kiedy trzeba było załatwić sprawę, oni mieli czas, oni po prostu przychodzili i z radością siostry nas witały, bracia nas witali. Później pamiętam, taki Paul nas tam obwiózł jeszcze po Curychu, pokazał nam ileś rzeczy. Naprawdę fajny czas, także poświęcili nam jeszcze czas na zasadzie takiej gościnności dodatkowo. Więc my mamy poddawać się też liderom, ale też wzajemnie sobie. Amen? Wiecie, jaki problem jest, jak nieraz w zborach tak nieraz jest, że ktoś myśli, że on ma prawo rządzić. Więc tu jakby zgaszę takie myślenie. W zborze są liderzy Kościoła, starsi Kościoła od zarządzania Kościołem. Są liderzy, którzy są odpowiedzialni za różne służby i oni rzeczywiście mają w tych dziedzinach decydujący głos. A osoba, która chce mieć głos w zborze, musi służyć i pokazać swoim życiem, że jest mądra, lojalna, że ma trzeźwe myślenie i że nadaje się do kierowania ludźmi. I to jest rozpoznawane przez innych. To nie jest moja własna opinia o sobie. Amen. Chyba skończę za tydzień. Okej. Pochylmy nasze głowy. Dobry Boże, tak z całego serca chcemy podziękować za Twoją obecność w naszym życiu. I za to, że jesteś obecny w życiu Kościoła. I chcemy, Panie, podziękować Tobie za to, że dałeś nam słowa z Księgi Hageusza, w którym mówisz, że mamy dbać o Kościół, o świątynię, Panie. Mamy dbać o Dom Boży. I Panie, my jesteśmy naprawdę świątynią Bożą w Duchu Świętym. I chcemy przeprosić Ciebie za każde miejsce, sposób myślenia, dziedzinę naszego życia, gdzie nie poddawaliśmy się Tobie, gdzie żyliśmy po swojemu, a nie rozpatrywaliśmy tego, że Ty jesteś Panem i Królem i Ty naprawdę masz panować i królować w naszym życiu.
Jesteś Zbawicielem, ale też Panem. Ty masz pełne prawo do naszego życia. Ty masz pełne prawo do tego Kościoła. To Ty zapłaciłeś ceną swojej krwi za ten Kościół, za każdego z nas, za nas jako społeczność tu w Ostrowie. I my dajemy Tobie pełne prawo i chcemy się poddać Tobie. I chcemy jako priorytety, najważniejsze punkty naszego życia wziąć te rzeczy, na które wskazujesz nam w swoim Słowie. Dlatego, Panie, przepraszamy, ale też chcemy prosić, pomóż nam, abyśmy my sami jako świątynia Boża byli naprawdę czyści. Tak, poszedłeś do świątyni i wygoniłeś przekupniów. Wygoń z naszego życia wszystko to, co się Tobie nie podoba. Panie, dajemy Tobie pełne prawo do naszego życia. I my wiemy, że każdy z nas, Panie, jest częścią też tego lokalnego zboru. I niech ten zbór będzie pełen miłości, pełen życia, pełen jedności, Panie. Niech to błogosławieństwo przyjdzie na nas. I Boże, my naprawdę nie chcemy zbierać jak dla dziurawego worka. My nie chcemy mieć szarganych emocji. My nie chcemy, Boże, być ludźmi, którzy mają smutek zamiast radości, niezadowolenie zamiast, Boże, spełnienia. Chcemy to wszystko odrzucić w imieniu Jezusa i chcemy prosić Ciebie, żebyś nasze życie ułożył zgodnie z Twoją wolą. My we wszystkim chcemy się Tobie poddać, Panie. My dziś to deklarujemy, ale każdego dnia chcemy to, o tym pamiętać i chcemy potwierdzać to każdego dnia. Tak, Panie, masz prawo pełne do naszego życia. Zawsze. Alleluja. Amen.